chłopak sobie coś ma. On ma ten geniusz, on ma ten błysk znalezienia się, zobaczmy, w 16. No i to uderzenie głową było naprawdę klasa. Ale w końcu to była akcja przemyślana, przygotowana z wykorzystaniem bocznego sektora boiska. Wreszcie zobaczyliśmy tutaj odczynającego akcję Sanie. No i teraz 50 kilka tysięcy widzów stoi. Zobaczmy, jak to się zaczęło. Griezmann do Payeta, ten na prawą stronę przyjął, dośrodkował Sania. Było czterech kolegów na polu karnym. Popatrzmy, 7 metr, fantastycznie wyszedł w powietrze. Pięciu Irlandczycy krycie. Pięciu Irlandczyków i zaledwie dwóch zawodników francuskich strzelają bramkę. To może być naprawdę O'Neill niezadowolony z takiego ustawienia, bo takich błędów nie powinni popełnić. Powinni teraz właśnie pójść za ciosem Francuzi. Teraz właśnie powinni pokazać ten swój potencjał. A tutaj od razu out dla Irlandczyków. 58 minuta, wyrównała Francja. Antoine Griezmann. No i teraz zobaczymy, czy ten gol, a w konsekwencji nagle żywy stadion, który tutaj kompletnie się... Chuja, co zobaczymy. To jest teraz taki kocioł, który tutaj pulsuje. Czy to napędzi, czy to uskrzydli na te ostatnie dwa kwadranse trójkolorowe?